Witam Was jak zawsze gorąco na naszym kanale. Dziś z kolumnami, które będą seryjnie przez nas wykonywane, monitory Vega 2. Zapraszam. Przetworniki, jakie zostaną zamontowane w tych kolumnach, to STX. Robiliśmy pomiary rzeczywiście z kartami katalogowymi producenta. Bardzo fajnie te pomiary, bardzo dokładnie się zgadzają i to jest i cała impedancja, i tak naprawdę tyle smala, wszystkie parametry. Bardzo fajnie te głośniki wychodzą parametrowo i brzmieniowo, jak mam być szczery. Głośnik wysokotonowy to model, no model, żeby jeszcze mi ostrość złapało, byłoby wszystko fajnie. Zaraz moment, ja sobie to tak ustawię. Jest wysokotonowy, tutaj macie model. Na zdjęciu możecie zobaczyć kartę katalogową, kartę techniczną, jak ona wygląda, jak wyglądają parametry. Oczywiście my parametry robimy i tak pomiary swoje, no ponieważ każdy głośnik musi być spomiarowany dokładnie w docelowym litrażu, w docelowej obudowie z odpowiednim wytłumieniem. Rzecz jasna, obudowy, parę dosłownie słów, wykonane są z MDF-u, fronty mają 2x18 mm, także są to grube, grube, naprawdę stabilne fronty, 2x18 mm, reszta obudów to jest pojedynczy MDF o grubości 18 mm. Zwrotnica o nachyleniu 12 decybeli na oktawę. Dodatkowo jest tutaj jeszcze Passive Series Notch, jeśli chodzi o głośnik niskotonowy, i Parallel, jeśli chodzi o głośnik wysokotonowy. Są to filtry pasmowo-przepustowe. Są to filtry, za pomocą których można, jeden jest równoległy, drugi jest w torze, za pomocą których można kształtować, można powiedzieć, SPL, czyli mówiąc w skrócie, no, zaprojektować, ułożyć sobie wykres tak, aby to brzmienie miało jak najmniejsze dołki, jak najmniejsze górki, żeby jak najbardziej liniowo i dobrze to wszystko się w całości zgrało. Obudowy tutaj w standardzie oczywiście, bo na bokach jest, w tej chwili jest na bokach, one są jeszcze na stole montażowym. Ja chciałem Wam pokazać, jak one wyglądają w środku. Boki są obłożone w tej chwili okleiną. Góra, przód i tył są zrobione morka czarna, czyli jest to taka struktura czarna. Co do ceny powiemy sobie na końcu. W jakiej cenie będzie można je nabyć? Jest to produkt, który będzie liniowo u nas produkowany. No już mamy bardzo wiele tych obudów zrobione. One oczywiście będą, tutaj ten model nie ma, bo to jest taki model przykładowy jako pierwszy. Natomiast one mają zatopione tutaj w środku, wewnątrz obudowy, magnesy neodymowe, także będą do nich również maskownice z magnesami neodymowymi. Nie będzie tutaj z tym żadnego problemu, bardzo fajnie się zasysają, są to dość mocne magnesy, więc nie ma opcji, żeby one same spadły, czy coś tutaj się z tym stało. Konstrukcja bardzo twarda, bardzo sztywna, tu nie ma żadnego echa, naprawdę taka konstrukcja w zupełności wystarczy, odpowiednie wytłumienie. Z tyłu mamy, teraz sobie obrócimy i zobaczymy, jak one wyglądają z tyłu. Z tyłu przyłącze pojedyncze, żaden bi-wiring i bass reflex również na tylnej obudowie. W tym przypadku głośnik ma dość duże wychyły, on powoduje akurat pewne podbarwienia, jeśli chodzi o rurę bass reflex, chociaż ona jest tak zaprojektowana, wyliczona, żeby ten głośnik akustyczne ciśnienie wewnętrzne utrzymało go w ryzach, żeby to wszystko miało ręce i nogi, czyli całe strojenie obudowy, cała charakterystyka tego wszystkiego, ale tutaj jednak poszliśmy w kierunku tym, żeby bass reflex dać na tylnej obudowie, także jest nawet fajnym efektem, jeśli chcemy ktoś zwiększone podbicie basu, jak one są troszeczkę, tak jak na przykład tutaj, no lekko przy tej ścianie stoją, też ten, wiadomo, no nie dosuwamy do całej, całkowicie do ściany, ale jeżeli one są tak bliżej ściany, no troszeczkę powiedzmy z 30 nawet centymetrów od tej ściany, też daje to fajny efekt, bo ten bas jednak jest najniższe pasmo, bardzo fajnie podbite. Myślę, że mogliście zobaczyć, jak wyglądają wewnątrz, na zewnątrz te kolumny, na jakich podzespołach oraz zwrotnica są zbudowane, na jakich przetwornikach, jak wygląda, przepraszam, obudowa. Teraz
można już zobaczyć, jak wyglądają po złożeniu. Powiem, że ten zestaw tutaj u nas w oddziale w Swarzędzu koło Poznania będzie cały czas dostępny i do odsłuchów, i będzie można zamówić, ponieważ jak wspomniałem, są to kolumny budowane przez nas seryjnie. Oczywiście wykończenie będzie można sobie dobrać. Ja mówię, że powiemy sobie o cenie, ale może nie róbmy zamętu na YouTube. Cena będzie podana na naszej stronie www.wilkaudioprojekt.pl w zakładce o kolumnach głośnikowych. Tam będzie podana cena wyjściowa. Oczywiście za jakąś dopłatą, co uzgodnimy, będą wykonywane, bo w standardzie będą czarne, czarna morka z magnesami, oczywiście z maskownicami na magnesy. Później będzie można sobie wybrać kolorystykę, czy całe w okleinie i to jakiej, czy też w fornirze, czy w lakierze matowym, półmatowym, w połysku i tak dalej. To są opcje jak najbardziej dostępne, natomiast standard czarne, takie jak tutaj widać na górze, nie na bokach, ponieważ na bokach jest okleina, jak najbardziej będą cały czas dostępne i u nas, i również w naszym oddziale w Siemianowicach Śląskich. Także zapraszam do kontaktu z naszym oddziałem, z Karolem z Siemianowic Śląskich. Wszystko opowie, powie co i jak. Będzie można również posłuchać. Kolumny to Vega 2. Dlaczego Vega? Ja wam powiem tylko tak króciutko, że Vega to jest jedna z gwiazd w konstelacji Liry, jedna z najjaśniejszych na niebie. O to chodzi, żeby one dosłownie błyszczały dźwiękiem. Troszeczkę tutaj może popłynęliśmy z tym wywodem tutaj, takim troszeczkę romantycznym, nieromantycznym, ale i może takim kosmicznym. Natomiast popłyniemy jeszcze bardziej tutaj z wywodem teraz, może takim, jeśli chodzi o mitologię grecką, ponieważ w mitologii greckiej Vega to była harfa muzy, wymyślona przez Hermesa i podarowana Apolinowi. Stąd też właśnie w nawiązaniu do mitologicznej harfy, tak jak i tutaj do nazwy Vega, Vega 2, ponieważ są to kolumny dwudrożne i tak postanowiliśmy je nazwać, ponieważ one mają mieć powera, mają bardzo dobrze zagrać, mają mieć bardzo fajny, naturalny wokal, wysoką, niemęczącą górę, oczywiście tak, żeby one nie męczyły słuchacza po wielu godzinach. Chodzi o to, żeby po prostu tych kolumn posłuchać i za chwilę mieć chęć do nich wrócić po dwóch, trzech godzinach słuchania całym dniu i tak dalej, i tak dalej. W tle już sobie po cichu grają. My za chwilę przejdziemy do odsłuchu, może bardziej powiem tak, do prezentacji, a nie odsłuchu, ponieważ na odsłuch zapraszam na żywo, jak mówiłem tutaj, i do Swarzędza, i do Siemianowic Śląskich. Parametry tych kolumn to 88, no 89 w porywach decybeli, pasmo przenoszenia 32 Hz przy minus 6 dB, także to są częstotliwości naprawdę bardzo niskie, to są nawet częstotliwości zarezerwowane dla takich, można powiedzieć, już kolumn podłogowych, no od 32 Hz przy minus 6 dB do 23 tysięcy Hz. Bas refleks jest z tyłu, jak mogliście zauważyć, częstotliwość podziału zwrotnicy to 3200 Hz, impedancja 8 ohmów, moc znamionowa 90 W. Połącze pojedyncze przyłącze nie B-wiring. Bas bardzo dobry, bardzo mocny, bardzo nisko schodzący bas. Natomiast podkreślam, są to monitory, gdzie nawet w pokoju 10, 12, 15 metrów bardzo dobrze grają, czy tam do sypialni, czy do innego, ale w salonie również 40-50 metrowym robiliśmy testy, świetnie sobie radzą, także jest naprawdę bardzo niski bas, ale podkreślam, to nie są kolumny, żeby trzęsły podłogą, czy uderzały nas w klatkę piersiową basem, nie na tym to polega, to nie chodzi o to, żeby walić tymi kolumnami, one mają być nawet do głośnego, ale normalnego słuchania muzyki, nie do po prostu łupanki, chociaż one są bardzo wiele gatunków muzycznych odtwarzają, praktycznie są takie, można powiedzieć, uniwersalne, ale wiadomo, no to nie jest po to, żeby robić na nich imprezę, no nie do tego one się nadają. Natomiast myślę, że tutaj po wielu już rozmowach, w kilkunastu odsłuchach, mamy takich zaprzyjaźnionych klientów, również salony, różne serwisy, powiem wam, że wypadają świetnie, ale to już muszę wam zostawić do oceny. Także zapraszam jak najbardziej na naszą stronę www.wilkaudioprojekt.pl do kontaktu mailowego lub telefonicznego. No i zapraszam do korzystania z naszej usługi zamawiania zestawu. Najpierw przyjedźcie, posłuchajcie, ocenicie, jak one brzmią, no i potem już możemy działać.
Dzięki serdeczne za obejrzenie kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku postaram się jeszcze większą niespodziankę Wam zrobić odnośnie takich systemów Diapolito. Nie wiem, czy już w tym, czy w następnym odcinku, ale staram się taki materiał dla Was zrealizować. Także powinno być naprawdę fajnie. A tymczasem pożegnam się z Wami. Ja myślę, że przejdziemy sobie do kilku, no w cudzysłowie, odsłuchów oczywiście, ale posłuchamy, co można wychwycić na tych kolumnach, co będzie można zrobić. Nagrywać będziemy jak zawsze Zoomem H4n Pro. Bardzo fajny sprzęt nagrywający bez żadnych podbarwień. Neutralna, fajna, liniowa charakterystyka nagrań. No i przede wszystkim nie ma zniekształceń przy głośniejszych odsłuchach. Także H4n Pro lecimy. Odpalamy sobie za chwilę kilka utworów. Na koniec zdjęcia łącznie z parametrami tych kolumn. Tymczasem żegnam się z Wami. Jak zawsze wszystkiego dobrego. Cześć, trzymajcie się.
掩盖掉我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。Sometimes I catch myself wondering why the rain falls upon us and takes away the sunshine. Everything happens for a reason, to make us stronger.